Rozumiem, że uważasz, że cukrzycy typu drugiego winne są węglowodany. Popatrz na rosnącą ilość nowych rozpoznań cukrzycy w Chinach. Jak wyobrażasz sobie typowego, tradycyjnego Chińczyka? Ja wyobrażam go sobie jedzącego pałeczkami z miseczki ryż z warzywami. Trzeba przyznać, że to zdecydowanie bardzo wysoko węglowodanowy posiłek, prawda? Jednak przez setki lat częstość cukrzycy w Chinach była niska. Coś się stało, że w ostatnich 30 latach ilość rozpoznań cukrzycy typu drugiego wzrosła 14 razy, czyli 1400% i wciąż rośnie. Dlaczego? Przecież do tej pory wcześniej jedli dużo węglowodanów. Może trzeba po prostu popatrzeć gdzie indziej. Popatrz, jak w ostatnich 30 latach wzrosło spożycie nabiału, czyli pochodnych mleka. Szczególnie od końca lat 90. widzimy bardzo duży wzrost spożycia produktów mlecznych w Chinach. A teraz popatrz na spożycie produktów mięsnych. Od drugiej połowy lat 80. w Chinach stopniowo rośnie spożycie produktów mięsnych. Czy widzisz jakieś podobieństwa do rosnącej krzywej epidemii cukrzycy? Zapraszam na pełny materiał o straszeniu węglowodanami na moim kanale YouTube.